Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. W tym wyzwaniu postanowiłem podjąć się czegoś naprawdę maksymalnego i po nieudanej próbie z zeszłego roku z Gdańska do Warszawy na piechotę postanowiłem pokonać trasę z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Na moim rowerze, górskim rowerze, zwykłym, nie żadnym szosowym, także tym bardziej utrudnione zadanie. Zostańcie do samego końca, bo gwarantuję wam, że zabiorę was w piękną przygodę, w piękną podróż. A jeśli doceniacie to, co zrobiłem, to łapa do góry, subskrypcja. No i widzimy się za chwilę. Przyjechałem właśnie do Wojtka, który pracuje w najstarszym serwisie rowerowym w Warszawie. Ogląda moje odcinki, zaproponował, że zrobi mi przegląd przed moją wyprawą. A jutro ruszam w trasę. Jest ze mną Wojtek. Cześć. Przegląd rowerowy zrobiony. Rower gotowy. Wojtek, dał radę? Dał radę i da na pewno radę. Dał radę, rower też dał radę, wymieniliśmy pedały, zrobiliśmy cały przegląd roweru. Teraz wszystko w twoich nogach. Tak. Maksymalnie. Jeszcze nie mogę doczekać. Pakujemy się w furę i... Szybki przystanek na tankowanie i fryteczki z maka. Trzeba ładować energię, bo od jutra będę palił po 10 tysięcy kalorii dziennie, także... Zabieramy rzeczy. Słuchajcie, podobno mamy widok na Babią Górę, więc będziemy polować na wschód słońca, a teraz idziemy spać. O Jezu, ale się zmęczyłem wnoszeniem tych bagaży. Jutro pobudka przed 6, o 7 planuję wyruszyć. Patrzcie, jaki mamy widok. Pani zaoferowała, że zrobi nam śniadanko. Patrzcie, zobaczcie, co mamy. Patrzcie, jaka pogoda. I teraz można jechać, a nie? Dojechaliśmy do Krupówek, wyciągam rower i będę się szykował. Zostało mi z odcinka z CBD, więc wysmarowałem sobie łydki i uda. Bardzo zwracając uwagę na prawą dwójkę ze względu na moją operację. Może być trochę słabsza, miejmy nadzieję, że nie. Oh, zaraz ruszam. Idealnie. Wszyscy, których gdzieś tam kojarzę, którzy zrobili już taką trasę, no nie jeździłem na takich rowerach, przeważnie to były jakieś kolażuby. Ja postanowiłem dać sobie maksymalne wyzwanie i pojechać na swoim rowerze, który uważam nadaje się doskonale do przejechania takiej trasy. Rower jest po generalnym przeglądzie, wszystko jest naoliwione, wymieniłem łańcuch, wymieniłem opony. Mam nawigację, która pokieruje mnie trasą. Rower lekki, poradzi sobie na każdej nawierzchni. Opona z tyłu na środku łysa, po to, żeby się fajnie jechało po asfalcie. Tutaj mamy na teren taki większy, na pewno będą takie momenty. Tak w ogóle wam nie mówiłem, ale cała moja wyprawa jest dodatkowo zbiórką dla mojego Oliwierka z Otwocka. No i zbieram kaskę, którą przekażę później na dalsze leczenie. O, ładna pogoda. Będzie fajnie. Ja jadę w moim ulubionym obuwiu rowerowym. Wszystkie kilometry, które wykręciłem w sierpniu, były właśnie w tych butach. Są super, nie potrzebuję jakichś wpinanych butów, żeby się wywrócił i nie wypiął nogi. Tutaj ze mną powerbank, batony i żele energetyczne. Tu zaczynam, a kończę nad morzem. No bo jadę. Zobaczymy, co będzie. Trzymajcie kciuki. Siemanko. A zajebiście. Ale wiatr, kurwa! Ale źle teraz. Owieczki i góreczka. Vamos, vamos, ekstra tempo! Dobrze jest! Mam z 13 km pół godziny, dobre tempo. Zajebiste tempo, jedź dalej. Czeka mgła. Jak zadalałem, tak teraz jadę cały czas pod górkę. Ciężko.
zajebista górka. Opłacało się tyle podjeżdżać, żeby teraz zjechać. Jechałem 40 na godzinę. Tak się zgrzałem tą górą. Nogi wchodzą mi w dupę, ale jest super. Jest piękna pogoda. Za jakieś 10 km spotykam się przy furze, ściągam bluzę. Jest dobrze, fajnie. Jeszcze bluzę ci oddam. Ale ładnie tu macie. Co? Ładnie tu. Jak ja jadę, to po prostu samochodów nie ma. Widoki przepiękne, no dziura sakramencka. Dobra, no co, mamy za 10 km przystanek taki dłuższy, to jadę. Gdzie? W Rabce. W Rabce, no. A no to 6 km. No, tu ja teraz jak słucham tu na dół, to... Już będzie szło? Ja byłem tu, to jechał taki gościu na rowerze, to no tak. Myślę sobie, co to? Na rowerze tak jest. No. Jasny dzień. Tak, jadę. No, cześć. Za mną już 65 km. Jadę przez Wcim. Niedługo przerwa, uzupełnić aminokwasy, coś przekąsić i jazda dalej. Patrzcie to. Ja p***dolę. Miałem robić przerwę co 50 km. Zrobiłem 70. Tak mi się dobrze jechało. Kraków. To 20 km za mną, jest nieźle, takie włosy. Druga przerwa. Pod górkę nie jest lekko. 150 km za mną, zaczęły łapać mnie skurcze w dwójki. Jestem wymęczony, czuję spięte prostowniki. No ale jeszcze tylko 50 km. Czy widzicie to? No. Mortki do noclegu. Zostało 2 km. Będę miał zrobione 205. Dojechałem. 205 km dzisiaj. Znalazłem się w koniec polu. Tutaj będziemy spać. Trzeba iść coś zjeść, regenerować się. 19? No to jechałem od 8.30, miałem godzinę przerwy. 9 godzin, 9 godzin, 205 km, całkiem niezły wynik. Trochę łapały mnie skurcze w głowę i jestem cały słony, czuję, że mam taki groszek na sobie dziwny. Patrzcie, kołyda. Aż żyły powychodziły, skurcze mnie łapie. Ciemno jest, dlatego nagrywamy w ten sposób. Meczyk, pizza. Duża pizza i regeneracja. Jutro ruszamy o 7, także smacznego. Wstaliśmy, 8 godzin snu i powiem wam, że moglibyśmy chyba spać jeszcze dłużej, ale nie można, jest 6.20, lecimy do sklepu, kupić sobie kawkę, jakieś śniadanie i ruszam. Dzisiaj na pewno zahaczymy o Łódź i lecimy w kierunku Torunia, no ale ile uda się zrobić, to tak naprawdę zweryfikuje dopiero droga. Dzień drugi, myślałem, że będzie gorzej, czuję lekkie zakwasy na czwórkach na dole. Kolano, o dziwo, bardzo dobrze. Nastawienie również, dupa jakoś bardzo nie boli. Zobaczymy, dzisiaj chcę zrobić trochę więcej kilometrów. Trzymajcie kciuki, ruszam. Trochę dupa boli, ale tragedii nie ma, myślałem, że będzie gorzej. Trochę zimno w łapy. A, i zamontowałem sobie światełka. Bo wczoraj zapomniałem, miałem stare, a te to już są dowalone. Jak wczoraj jechałem, to już robiło się ciemno. Tak w ogóle to dzisiaj niedziela, więc ruch powinien być mały. Mam przynajmniej taką nadzieję. Patrzcie, wychodzi słoneczko i już zaczyna się robić cieplej. Łapy trochę przemarzły. No i jadę, jadę. Jak zajebiście. Za mną już pierwsze 15 km.
Jadę teraz drogą trochę gorszą niż wczoraj. Dużo kamieni, droga utwardzona co prawda, ale wcześniej jechałem przez las. Tak mnie wytrzęsło. Siemano. Ile ja za to wjeżdżę? Ja zrobię 50 km, bo nie zdążyłem wrzucić na mapę. Ale droga. Ciężka? No tam gorszą. Miałem las taki, nie, będzie spoko. Dobra, nie zatrzymujecie. Dzięki bardzo za piąteczkę. Cześć. Siemano, z daleka cię widziałem już. Siemka. Drugie zdjęcie? No, pewnie. Taki ciemny, że nie widać. Zrobię 10 na wszelkie. Dzięki. Dzięki, powodzenia. Nie dziękuję. Kurczę, ma droga. Spacerkiem jadę. Trochę mnie kuje ta noga. Przystawujmy sobie chyba jeszcze ten. Tą maść. Za 10 km przerwa. Za mną pierwsze 50 km i robię przerwę. Całkiem nieźle idzie, teraz wjechałem w jakiś taki piach. Dużo ciężej się jedzie, wcześniej były kamienie. Ale generalnie przyjemnie, mało wzniesień, mało spadków. Droga raczej neutralna. Trochę czuję przy kolanie takie kłucie, w sumie od początku trasy, ale nie jest to kłucie, które w jakiś sposób może mnie wykluczyć. Tak myślę przynajmniej. Dojadam pizzę, żeby było więcej energii. Do tego gorąca czekolada. Ile jadę? 15. Ile? 15. 15? No. Dobra, 3 dychy, żartowałem. A, 130 km przyjechaliśmy do Łodzi. Poszliśmy zjeść i zaraz ruszamy dalej. Niezła trasa. Jak tam? No zasuwam. To dokąd będziemy jechać? Zaplanowane? Wiesz co, nie wiem, bo mam już 160 km za chwilę. No. I zastanawiam się, czy po prostu sobie nie odpuścić, bo i tak zostaje mi chyba 290 na 2 dni. Czekam. Patrzcie. Już z ponad 160 km. Siemanko. Co tam? No dojechałem do Łodzi. No dobrze, dobrze, ale zaraz będę kończył pewnie 160 tam parę kilometrów mam już. A już jestem taki wywalony, już jadę ponad 7 godzin. No, 7 godzin. No, tam dzisiaj 7.30. Patrzcie, co się dzieje. No dzisiaj to się wyśpimy. Wow. Ładnie, idziemy do jacuzzi. Idziemy na regenerację. Trzeci dzień mojej wyprawy, idziemy na śniadanie i potem zmierzamy w miejsce, w którym wczoraj skończyłem. Dzisiaj na celowniku Toruń, na pewno za Toruniem gdzieś tam uda się dojechać, myślę. Czuję, że prawe kolano, to które było operowane, gdzieś tam jest mocniej obciążone. Staram się jadąc pracować gdzieniegdzie bardziej lewą nogą, natomiast no nie zawsze to wychodzi. Czuję zakwasy na całych czwórkach, łydki w porządku, dwójki w porządku, zobaczymy jak będzie. Jesteśmy w Ciechocinku, w miejscu, które nazywa się Teodorka. Zaoferowano nam śniadanie, wczoraj sauna, jacuzzi, także generalnie piękna sprawa. Dzień trzeci, ruszyłem, jadę, jest w porządeczku, myślałem, że będzie gorzej. Mówię to codziennie, ale tak jest. Kierunek Toruń. Patrzcie, jaka droga. Puściutko, cisza, spokój, zero samochodów i ja. Energia. Po 35 km musiałem się na chwilę zatrzymać, nasmarować się, bo słońce niesamowicie daje. No, zjeść 2 wafelki, przelać sobie picie w bidon, dużo muszę pić i lecę dalej. Trasy mają znaczenie jednak, się okazuje. No, myślę, że będą lepsze, bo są przewiewne, ale jednak trochę czuję, że szczypią mnie stopy. A w tych już jechałem 2 dni. Jadę dalej. Nie, spoko, czekam na ten, na to. Teraz do Gdańska jadę z Zakopanego. No trochę robię. I Toruń.
mały odpoczynek. Siemanko. No i gdzie mnie czekamy? Tak? Ja moja córka jest fanem kanału. Cześć. Fanką. Cześć. Zdjęcie do mnie, co? Możemy? Pewnie. No, Siemka. Jest fanem. O. Ale Grudziądz to jest ostatnia prosta. No Grudziądz i jutro już myślę do Gdańska się uda. Pewnie. Nie, tu fajną trasę mam bezpośrednio do Grudziądza i mówię, jutro już tylko do Gdańska. Ostatnia prosta. Tak, już zostanie. A powiem ci, tutaj te wioski to... Ale tu, chyba spokojna tu trasa. Tu droga jest super. No wiem. Tutaj wiem. Jest najlepsza. Wyszło ogólnie z Zakopanego do Gdańska, jaka jest trasa? No, nie wiem. 670. Dobra, nie będziemy się zatrzymywać. Sam. Też dziękuję bardzo za powitanie. Jeszcze trochę. Ej, czy są tu ludzie, którzy śledzili tą wyprawę na żywo na moim Instagramie? Dajcie znać w komentarzu. Musiałem się zatrzymać. Ale fajna droga. Siemano. Chlebem i solo, wiesz, no, nie żyliśmy. Siemanko. Siema. Wiecie co? 93 mile. O. Mam. To prawie 160 km. Raz, dwa i po robocie. Chcesz, ja tutaj mieszkam, stodoła wolna. Zapraszam. Masz przemysłować z idą. Tak średnio co godzinę kogoś spotykam. O. No jeszcze ile ci zostało? To mam do Gdańska. Jakieś 110 km. No. To już na jutro, akurat gdzieś tam koło 14 dojadę. No dobra, lecę, dostygnę. No, piąteczka, dzięki za spotkanko. Siemano. Dziękuję. Przywitać się objęło wszystkich, także zobaczcie co dostałem. Subskrybować Maksyma. No, dobijamy pół miliona. No już zaraz. Dzisiaj 160 km, czyli łącznie 540. Jak dobrze pójdzie, to jutro jestem w Gdańsku. Dzisiaj śpimy tu. Pyk. 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 Zostało jakieś 100 km do Gdańska, więc idziemy na śniadanie i ruszam. Także trzymajcie kciuki, bo dupa boli od siodełka bardzo. Można jechać. Rower gotów do trasy i w sumie ja też. Także ruszam z miejsca, w którym byłem wczoraj. Lecę. Ostatni kilometr. Cisza, spokój, trochę samochodów. Jeszcze troszeczkę i wolne. Siemano. Witam. Powinno być chlebem i solą, ale... Dziękuję, schłodzona. Kurde, jak już... Dobrze, no myślałem, że gorzej będzie. Ile? Myślałem, że w 7 dni zrobisz, ale... Nie, co długo. Dziękuję. Ruszyć najgorzej. Jest szef. Jeszcze trochę. Zbliżam się do pszczółek. Szedłem tą miejscowością rok temu, jak wracałem z nadmorza. Yeah! Stąd ruszałem w zeszłym roku na piechotę. No i my. Jestem przy tabliczce Gdańsk przekreślonym i tutaj zaczyna się moja podróż. Deszcz leje od jakichś 40 minut. Nie wiem co będzie, bo strasznie boi mi kostka. No nie wygląda to za ciekawie. Ale marzenie, to ale... jedno marzenie, jeżeli zrobisz to. Przywitek na... I w ramach motywacji nie wierzę w słońce. Szacun. Nice. Yeah. Już mam dosyć tej czapki, tych okularów, tych much, samochodów. Jakiś komentarz, panie kierowniku? Komentarz jest taki, że bardzo się cieszę, że to się skończyło. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że już nudno. Ostatnie wyprzedzanie na plaży jeszcze, dawaj. Tu co, do końca i jest... O, mamy to. No trzeba dotknąć wodę, żeby się zaliczyło. O. 700 km to już mogę przejść się po tym wiatrze. No i pierwszego dnia miałem masakrę, jak były te górki ogromne i już po prostu nie dawałem rady rowerem wjeżdżać.
wszystko po takiej górce, pewnie ulga straszna, co? Aha. Któryś tam dzień. Potem już wiesz, już zjeżdżasz, no. Potem jak tam niziny wjechałeś, pewnie ulgę poczułeś, co? Który to dzień się zaczął? Drugi? Drugiego już. No ten las był tylko najgorszy. Dam, da, dam, da, 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 dam, da, dam. Dotknięłem. Kochani, na samym początku bardzo mocno pragnę wam podziękować za to, że trzymaliście kciuki, byliście ze mną i obserwowaliście całą relację na moim Instagramie. Jak widzieliście, udało mi się pokonać trasę w 3,5 dnia. Pierwszego dnia zrobiłem 205 km, drugiego dnia 175 km, trzeciego dnia 160 km i czwartego dnia zostało mi 110 km, co razem dało wynik 670 km, a z moim kolanem, które jest po operacji 7 miesięcy, no uważam to za maksymalny wyczyn. Tak naprawdę przystanki miałem mniej więcej co 70-50 km. Gdy czułem, że jestem albo bardzo zmęczony, albo gdzieś tam moje kolano doskwiera, cokolwiek, w zależności od tego, jak przebiegała trasa. Dnia pierwszego, no to były górki, dołki, cały czas podjazdy z Zakopanego. To był chyba najgorszy dzień. Dzień drugi, sporo lasu, nierówny teren. Tak naprawdę, no nie do końca czułem się komfortowo jadąc w takich warunkach. Dzień trzeci, no to już trasa prosta. Jechałem do odciny do momentu, gdy po prostu czułem, że już nie mam energii. No a ostatni dzień to już podróż do mety i tak naprawdę jechałem, bo wiedziałem, że za chwileczkę dojadę do Gdańska. Podczas samej jazdy starałem się jeść cukry proste, jakieś batony, żele energetyczne, żeby tą energię cały czas na bieżąco uzupełniać. Później wieczorem duży posiłek, który pozwalał mi zebrać siły na następny dzień. Z takich najważniejszych informacji, no to do tego momentu udało się zebrać ponad 2600 zł dla Oliwierka, a jeżeli chcielibyście wesprzeć zbiórkę, to wejdźcie w opis i znajdziecie tam link do zbiórki, możecie wesprzeć każda złotóweczka. Pamiętajcie, cokolwiek, ktokolwiek wpłaci złotówkę i zbierzemy razem bardzo dużą sumę, którą później przekażę właśnie dla Oliwierka. Dodatkowo bardzo mocno chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wyszli podczas mojej wyprawy, przybić piąteczkę, zamienić kilka słów. Bardzo wam dziękuję, fajnie, że jesteście. Dzięki takim akcjom właśnie wiem, że warto to robić. Jeżeli macie dla mnie jakieś kolejne maksymalne wyzwania, to pamiętajcie, by zostawić w komentarzu propozycję właśnie na takie wyzwanie. Zostawiajcie suba, łapę do góry i widzimy się w następnym maksymalnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!